Henri Miso, niejaki piórko. Część siódma. Piórkę boli palec. Piórko odczuwał lekki ból w palcu. Ała, jak boli. Co jest z tym? Nie wiem, no jak cholera jasna, no co... Jejku, no nie usiedzę, no co jest z tym palcem? Cały czas poni i poni. No co jest? No pokaż, no co to jest, no. Boli. Jejku, no. No palec. No może byś jednak poszedł do lekarza, co? Do lekarza? To często wystarczy posmarować maścią i już. Tak, maścią. Powiedziała żona. Akurat. Więc piórko... poszedł do lekarza. No dobra, idę. Jak leżysz tu, manie? Palec tu nie boli. To sobie go wsadź. Sam se wsadź. U lekarza. No, boli pana palec, tak? No, tak, no. O ten. O ten, tak? O ten właśnie palec. Boli no. jak... Dobra. Nie wiem co. No dobrze, dobrze, pokażę pan. Proszę. No tutaj boli, tak? No dobra, a tutaj? A tutaj. Aha, dobra, a ten, a tak jak zrobię? Jak tak zrobię, tak? Też boli, no widzę. Ejku, dobra. A jak tak zrobię? Aha, dobra. A jak tak zrobię, tak? No dobra, niech pan tam. A jak tak zrobię? Dobra, tutaj chwileczkę jeszcze. A jak zrobię... O tak. A jak tak? Dobra. Dobra, proszę pana. Paluszek do obcięcia. Co? Wyśmienicie. Cały zabieg ze znieczuleniem nie potrwa dłużej niż 5-6 minut. No co? Jest pan bogaty? Nie. Jest. Nie potrzebuje pan wcale tylu palców. Bardzo mi będzie miło pana zoperować. Później pokażę panu różne modele sztucznych paluszków. Niektóre są bardzo zgrabne, oczywiście trochę może drogie, ale przecież nie można w takim wypadku skąpić. Założymy panu najlepszy model palca, jaki w ogóle istnieje. Najlepszy? Piórko melancholijnie spojrzał na swój palec i zaczął przepraszać. Przepraszam, panie doktorze. No, słucham. Przepraszam, ale przecież to palec wskazujący. To oczywiste. Taki potrzebny. Mhm. Ja właśnie miałem dzisiaj pisać list do mamy. Aha. Przepraszam, a do pisania używam zawsze palca wskazującego. Do mamy. Mama bardzo by się niepokoiła, gdyby dłużej nie miała ode mnie wiadomości. To ja może wrócę za parę dni. To jest taka wrażliwa kobieta. Tak się wszystkim przejmuje. Panie doktorze, no przepraszam. Aj, to bagatela. Dobra. Zrobimy tak, masz pan tu kartkę papieru. Mhm. Czystego papieru, rozumie pan? Bez nagłówka. Kilka słów napisanych pańską ręką przywróci jej radość i spokój. Ja tymczasem zadzwonię do kliniki, żeby tam wszystko przygotowali. Żeby jak przyjedziemy, narzędzia już były wygotowane. Tak. Zaraz wracam. Ojejku. I rzeczywiście wraca. Panie doktorze. Dobra, wszystko w porządku, czekają na nas. Ale, panie doktorze, no, niech mi pan wybaczy, panie doktorze, ale widzi pan, ręka mi się trzęsie, nie mogę się opanować. Dobra, wie pan co, może to i racja, lepiej nie pisać. Kobiety są takie wrażliwe, a zwłaszcza matki. A gdy chodzi o syna, we wszystkim podejrzewają jakieś niedomówienia i z byle czego robią Bóg wie co. Dla nich jesteśmy całe życie małymi dziećmi. No tak. Oto pańska laska, kapelusz, samochód czeka na dole. I wchodzą wreszcie do sali operacyjnej. Błagam! Dobra, dawajcie, błagam, coś szybciej, bo ale jest mój drogi panie! Niech się pan nie przejmuje, to są zupełnie nieusprawiedliwione skrupuły. O, wie pan co? Razem napiszemy ten liścik, zastanowię się nad nim, operując rączkę, dobrze? Tak, a teraz ładnie panią uśpimy. Po czym zakłada mu maskę i usypia go. No dobra,
A, do roboty, rżniemy! Mamy to. Mógłbyś się przynajmniej zapytać o zdanie? Ty sobie nie myśl, że obcięty palec tak łatwo odrasta jak ja. Ja nie lubię mężczyzn z kikutami. To też uprzedzam cię. Nie licz na mnie, gdy zostaniesz z jednym czy z dwoma palcami u ręki. Kalecy są złośliwi, rychło stają się sadystami. A ja nie po to odebrałam takie wychowanie, jakie odebrałam, aby pędzić życie z sadystą. Myślałeś sobie pewnie, że będę ci dobrowolnie pomagała w tych twoich świństwach. Omyliłeś się, mój drogi. Mój drogi, trzeba było to sobie wcześniej rozważyć, tak? Słuchaj. Powiedział Piórko. Nie martw się o to, co tam w przyszłości będzie. Mam jeszcze 9 palców. A z drugiej strony charakter też może ci się jeszcze zmienić. Prawda? Może? Koniec części 7. Ciąg dalszy nastąpi.